Nowa Huta ma wiele lokalnych nazw. Niektóre pochodzą od krajów, takie jak Meksyk, Tajwan. Niektóre pochodzą z literatury, na przykład Szklane Domy albo Blok Cudów, a inne nazwy wzięły się od jakichś konkretnych wydarzeń. Tu na osiedlu Szklanych Domów znajduje się tak zwany Blok Szwedzki. Kiedy po śmierci Stalina przyszedł Polski Październik, okres odwilży, architekci mogli wyjeżdżać za zachodnią granicę. Tak się złożyło, że akurat zaprosili ich jako pierwsi architekci szwedzcy. Wyjechali więc do Sztokholmu, między innymi architekci z Nowej Huty, i tam podpatrzyli nowe metody budowania. Stąd pierwszy blok w Krakowie w stylu modernistycznym nazwano Blokiem Szwedzkim. Jest to najdłuższy blok w Nowej Hucie, ma prawie 200 metrów długości, tyle co Pierzeja Rynku. Osiedle teatralne nazywano kiedyś Tajwanem, bowiem leżało daleko od centrum. Skąd nazwa Tajwan? Tajwan to jest wyspa niedaleko Chin, gdzie funkcjonuje niezależny od komunistów rząd. W owych czasach pojawiało się wiele satyrycznych rysunków przedstawiających generała Chiang Kai-sheka właśnie na owym Tajwanie. Przy bramie wjazdowej do huty znajdują się budynki centrum administracyjnego, ale tej nazwy nikt nie używa. Wszyscy na to miejsce mówią Pałace Dożów, nazywają to miejsce też Watykanem albo Pentagonem. Ze wszystkich dawnych oznaczeń literowych i cyfrowych w Nowej Hucie do dziś używa się powszechnie tylko jednego. Mówi się jadę na B1. Słowem tym oznacza się najczęściej skrzyżowanie pomiędzy osiedlami. Tutaj niegdyś dojeżdżał taki busik jeżdżący z centrum Krakowa do Nowej Huty i on właśnie przystanek końcowy miał B1. Ale tą nazwą B1 często też nowohucianie określają wszystkie osiedla, które są pomiędzy placem centralnym a kombinatem. Czyli właśnie osiedle hutnicze, stalowe, czy to osiedle szkolne. Proszę Państwa, no, publiczność w Nowej Hucie to była przede wszystkim publiczność ze wsi. Graliśmy Steinbecka Myszy i Ludzie. Franek Pieczka, cudowny aktor, grał wtedy Leniego. A ja grałem George'a, który się nim opiekował. Sztuka kończyła się tym, że on niechcący zamordował kogoś i ja go musiałem zastrzelić, bo inaczej to zostałby skazany na jakieś tamtego. I w momencie, kiedy ja wyjmowałem pistolet, żeby do niego strzelić, to z widownie ludzie krzyczeli: uważaj, on cię chce zabić, uważaj, uciekaj! No więc proszę Państwa, naprawdę to było coś niebywałego. No, wtedy teatr łączył się z życiem i życie łączyło się z teatrem. To się jakby przenikało przez siebie. Publiczność z Krakowa już po pierwszych spektaklach, po Krakowiakach i Góralach, już zaczęła po macoszemu traktować teatry krakowskie, a przyjeżdżała do Nowej Huty. Jadąc do teatru tramwajem, bo jeszcze nie miałem mieszkania na osiedlu kolorowym, usłyszałem za sobą takie dwa żeńskie głosy, które jedna mówi, to ten, a druga mówi na to, nie, to nie ten. No jak to, no to ten, ale nie ten. No więc ja, żeby udowodnić tej drugiej niewiernej, że to jednak to ten, tak niby oglądając plener, obejrzałem się w tej nazad i usłyszałem, tak, masz rację, to ten, ale on brzydki. Kraków na naszym punkcie dostał Chyzia. Nawet komunikacja miejska zrobiła specjalną linię. Autobusy jechały z Krakowa, wiozły widzów do teatru w Nowej Hucie, a potem przyjeżdżały po zakończonym przedstawieniu i odwoziły ich z powrotem. Powtórzmy jeszcze raz to, co żyje w nas. Powtórzmy jeszcze raz, niech miną te chwile. Powtórzmy jeszcze raz miejsce, swój czas. Może właśnie tam odnajdziemy znów dawnych nas.
stratowano, skryła się drugi raz, pochowano. Wszystko tu stare, stare są hycle od moralności socjalistycznej. Opera Nowochódzka jest albumem koncepcyjnym. Została napisana z myślą o 60-leciu Nowej Huty i zostaje wydana pod koniec roku, zamykając jakby ten jubileusz jakże doniosły i ważny dla nas wszystkich mieszkających tutaj w Nowej Hucie. To jest właśnie zespół WHE, który przy użyciu kilku samplerów, modułów dźwiękowych, klawiatur i gitar stworzył coś, co na początek zapuszkowali. Na tej puszce znajdują się teksty, obszerne fragmenty poematu dla dorosłych Adama Warzyka. Znajdziecie też wiersz Wisławy Szymborskiej na powitanie budowy socjalistycznego miasta. Do tego wiersza napisaliśmy muzykę i można ten utwór tutaj usłyszeć. Chcieliśmy trochę jakby wielu osobom przybliżyć w ogóle całość tematu, bo jakby Nowa Huta cały czas się wszystkim kojarzy raz z Solidarnością i z gośćmi w czapeczkach, z Daszkiem, z luźnymi spodniami. To jest tyle, z czym się kojarzy Nowa Huta. No i z kombinatem oczywiście. Jakby no trochę tutaj więcej jest, to jest głębsza historia niż tak po prostu siedzą i żyją ludzie. Są teksty o zwykłych ludziach, o ludziach pracy, którzy, jak mówiłem, przyjechali budować miasto idealne. Normalne życie szarego człowieka.